Zamienimy kilogramy na miligramy i tony na gramy. Zacznijmy od pierwszego przykładu. Chcemy zamienić 3 kg, zapiszę, 3 kg, kg to skrót od kilogramy, 3 kg na pewną ilość równoważną miligramów. Mg to skrót od miligramy. Co oznaczają te prefiksy? Kilo, podkreślę, kilo to jest inaczej 1000. Kilo znaczy 1000. Zatem 3 kg, zapiszę, 3 kg to będzie równe 3 razy 1000 gramów. To jest 3 razy 1000 gramów. A 3 razy 1000 gramów to jest równe 3000 gramów. W porządku? Mili, przedrostek mili oznacza jedną tysięczną. To jedna tysięczna. Zatem 1 mg, napiszę powyżej, 1 mg, czyli 1 mg, to jedna tysięczna grama. A to znaczy, że 1 gram, ile ma w sobie miligramów? Możesz to pamiętać na przykład z opakowań z lekami albo z jakimiś syropami. 1 gram to 1000 miligramów. Zatem 3000 gramów to się równa, pewnie już wiesz, 3000 razy 1000. To jest 3000 gramów, a każdy gram to 1000 miligramów. Zatem to jest 3000 razy 1000 miligramów. Zatem to jest 3 miliony 3 i 6 zer. 3 miliony miligramów. 3 kg to inaczej 3 miliony miligramów. To jest nasza odpowiedź. W porządku, przejdźmy do drugiego przykładu. 4 tony. 4 tony. Warto pamiętać, że 1 tona, 1 T, czyli 1 tona, to 1000 kg. A jak zamienić kilogramy na gramy? Tutaj już zdradziłam, że 1 kg to 1000 gram. 1 kg to 1000 gram. Zapiszemy to jeszcze tutaj. 1 kg to 1000 gram. Dlatego, że mamy tutaj przedrostek kilo. W takim razie 4 tony to się równa 4 razy 1000 kilo. Kilogramów. A kilogramy w prosty sposób zamieniamy na gramy, mnożąc przez również 1000. Ponieważ każdy kilogram, czyli każda taka jednostka, to inaczej 1000 gram. W porządku. Pozostaje nam policzyć ilość tych zer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatem 4 tony to 4 miliony gramów. Tu mieliśmy odpowiedź w gramach, tu mieliśmy odpowiedź w miligramach. Warto zapamiętać te przeliczniki jednostek, przydadzą Ci się w przyszłości.